Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale, gdzie przychodzę do Was opowiedzieć Wam kilka słów o moich DNF-ach z tego roku. Nie było ich jakoś może super dużo i nie wiadomo jakie to książki może nie były, ale mam chyba 7, które zaczęłam w tym roku, które porzuciłam i stwierdziłam, że raczej nie ma opcji, żebym ja je kończyła z tego czy innego powodu i dzisiaj Wam opowiem jakie to książki i dlaczego. Pierwszą książką, którą porzuciłam w tym roku było Królestwo Przeklętych i kiedyś opowiadałam Wam w podsumowaniu miesiąca, dlaczego ja tą książkę porzuciłam, ale jest to kontynuacja do Królestwa Nikczemnych, które czytałam i które bardzo mi się podobało. Naprawdę byłam, może nie zachwycona, ale naprawdę byłam wkręcona w tą książkę i tam poznaliśmy naszą główną bohaterkę, której teraz imienia oczywiście nie pamiętam, ale która straciła swoją siostrę, chyba bliźniaczkę, i z pomocą pewnego demona próbuje się dowiedzieć, kto ją zamordował, jak to się stało i próbuje znaleźć swoją zemstę. No i w kolejnej części poznajemy dalsze losy tych bohaterów, zarówno tego właśnie demona, pana piekieł, bo to jest w sumie pan piekieł, jak i właśnie tej dziewczyny. I to, co mi się w tej książce nie podobało, to było to, że głównie skupialiśmy się tutaj na wątku romantycznym, który był okropny. On był naprawdę jednym chyba z najgorszych wątków romantycznych, jakie ja czytałam w tym roku. Nawet jeżeli chodzi o Forthwing, to tam ja, wiecie, nienawidziłam tego wątku romantycznego, ale jeszcze inne rzeczy były w tej książce. A w Królestwie Przeklętych to sens tej książki był taki, żeby w ogóle pokazać ten strasznie dziwny i strasznie niezrozumiały wątek romantyczny, który dodatkowo dla mnie nie miał sensu. Strasznie się męczyłam podczas słuchania tej książki, bo słuchałam ją w audiobooku i chyba gdzieś porzuciłam ją w okolicach połowy, albo w okolicach, no coś takiego. Wydaje mi się, że pół książki przesłuchałam i to była naprawdę oj katorga. Kolejną książką, którą porzuciłam, była książka, na którą bardzo mocno liczyłam. Ja jej tutaj przeczytałam połowę, też około połowę. I to była książka Dziewczyny, którymi byłam. Historia o dziewczynie, która pomagała matce wcześniej w byciu oszustką, która miała wiele już w swoim życiu tożsamości i w pewnym momencie swojego życia razem ze swoją dziewczyną i swoim byłym chłopakiem znajdują się w banku, który zostaje napadnięty i tam będzie ona wykorzystywała swoje umiejętności, żeby zarówno siebie, jak i znajomych, jak i wszystkich ludzi, którzy się w tym banku znajdują, wyciągnąć z tej sytuacji. Ja chyba liczyłam na coś innego niż dostałam w tej książce, bo ona była strasznie jakaś taka rozgadana, tam się za dużo niby nie działo. W sumie poznawaliśmy historię tej dziewczyny sprzed paru lat, poznawaliśmy jakby to, jak ona ciężko w życiu miała, ale z drugiej strony to nie było nic ciekawego, jakby te umiejętności, które ona wykorzystywała, to była taka, wiecie, super oszustka wielka, która jednego z największych przestępców w ogóle w kraju wpędziła do więzienia, a jakby tego nie było widać tak naprawdę po tym, jak cała ta akcja się tam rozgrywała. No, po prostu nudziłam się podczas czytania tej książki. Byłam bardzo jej ciekawa, bardzo chętnie sięgnęłam po nią i miałam strasznie dużą chęć na czytanie. A jak ją zaczęłam i jak tak czytałam, to miałam takie, że tam się kompletnie nic nie dzieje. Tam nie ma nic, co by mnie przekonało do tego, że ta książka jest dobra. I wiem, że wielu osobom ona się podobała, ale mi to totalnie jakoś nie zagrało i żałuję, bo naprawdę liczyłam na tą książkę. Myślałam, że ona będzie jedną z takich najlepszych rozrywek tego roku, a się okazało, że bardzo mocno mnie zawiodła. Tak samo jak kolejna książka, o której nawet fabule za bardzo Wam nie opowiem, bo za bardzo jej nie pamiętam. I jest to książka Elfy Londynu. To jest książka, która miała mi dać wszystko, czego chciałam, jeżeli chodzi o fantastykę właśnie z elfami, z tego typu jakby stworzeniami, że tak powiem. I mamy tutaj sytuację, w której elfy w pewnym momencie jakby żyją razem z ludźmi, ale część z nich stwierdza, że w sumie tak nie powinno być, bo oni są ponad ludźmi i powinni mieć troszeczkę jakby wyższy status społeczny. No i teoretycznie powinno się coś tutaj zacząć dziać, powinniśmy jakieś tutaj dziwne rzeczy widzieć, w które się wplata nasza główna bohaterka, a z drugiej strony to było tak chaotycznie napisane, że no nawet jakbym miała, wiecie, opis przed oczami teraz fabuły, to wydaje mi się, że nie do końca bym dobrze Wam to opisała, bo ta książka kompletnie nie wiedziała, co chyba sama chce sobą przekazać. Wrzucała wszystko, po prostu wszystkie informacje naraz. Bohaterów było multum, którzy się nazywali praktycznie tak samo, więc w sumie czytając o kimś, nawet nie wiedzieliśmy, o kim dokładnie czytamy. Czytając o jakichś wydarzeniach, byliśmy wrzuceni w ich środek, mimo że nawet nie widzieliśmy jakby skąd one się wzięły, dlaczego one wyglądają tak, jak wyglądają. I
jakoś tak strasznie dziwna była cała ta sytuacja. Stwierdziłam, że kurczę, z jednej strony ja chciałabym tą książkę przeczytać, ale z drugiej strony jaki jest sens kontynuowania książki, gdzie ja jestem w jednej trzeciej, a nie wiem co się dzieje, nie wiem kto jest kim, nie wiem do czego wszystko zmierza i nie mam zielonego pojęcia, po co w ogóle to wszystko powstało. Mam wrażenie, że ta książka jakby była troszeczkę dopracowana, przepracowana i nawet jakby miała być dłuższa, to dużo lepiej by to wyszło, żeby to wszystko było poukładane, bo to, co tam było, to był jeden wielki śmietnik, że tak powiem. Teraz książka, za którą znienawidzi mnie prawdopodobnie część w ogóle książkowej sfery, bo dla wielu osób jest to ulubiona książka i ja nie ogarniam dlaczego. I mówię tutaj o książce Mroki. Jakby ja sięgałam po nią znowu, licząc na to, że ta książka będzie czymś ogromnym, że ona mi da dużo satysfakcji, że da mi dużo jakiejś takiej wiedzy życiowej, takich wiecie, filozoficznych jakichś rozmyślań. A to, co dostałam, to owszem, filozoficzne, ale bełkot, kompletny. Jakby tam były rzeczy, których ja kompletnie nie rozumiem, po co w ogóle człowiek się nad tym zastanawia, że tak powiem. W sensie, mam wrażenie, że one były wrzucone specjalnie do tej książki tylko po to, żeby to miało udawać coś wielkiego, a tak naprawdę to było, nie wiem, czemu buty się rozchodzą na przykład, nie? Nawet nie wiem dokładnie, o co tam chodziło, ale po trzeciej jakiejś tam historii o butach ja już miałam serdecznie dosyć i rzucałam tą książką. Dodatkowo jakby samo spojrzenie na to, jak kobiety były tam przedstawione, bardzo mi przeszkadzało. Samo spojrzenie na to, jak ogólnie jest podejście do życia, totalnie nie rozumiałam tego, totalnie mnie wnerwiało. I wszystkie te pseudo właśnie filozoficzne rozmyślania autora na temat życia, dla mnie to było coś niepojętego i jakby nie rozumiem do teraz, jaki to miało sens. I czy w ogóle miało jakikolwiek sens. Bo według mnie nie. Według mnie ta książka chciała być czymś właśnie wielkim, czymś ogromnym, co będzie takim kamieniem milowym dla wielu osób, a dla mnie to był taki gwóźdź do trumny bardziej, bym powiedziała. I naprawdę byłam sfrustrowana czytając tą książkę. Ona jest cieniutka, ona jest malutka, a ja ją chyba męczyłam przez około, nie wiem, no z 3 tygodnie, a stanęłam w połowie, rzuciłam tą książkę, stwierdziłam, że nie mam ochoty nawet się z tym męczyć i po prostu się jej pozbyłam, bo... Wydaje mi się, że ona mnie zawiodła najmocniej i że to był chyba najgorszy po prostu DNF tego roku. To była książka, na którą mocno liczyłam, a okazała się kompletnym dnem. I to chyba najbardziej mnie zabolało, bo najwięcej pozytywnych opinii ona miała. I zostały nam 2 książki i one już nie są aż tak bolesne jak te poprzednie. Pierwszą z nich jest książka Wtem Denat, czyli taka komedia kryminalna od Marty Kisiel. I to jest kontynuacja książki Nagle trup. Ja... Nagle trupa czytałam chyba w zeszłym roku i ona mnie nie zachwyciła, ale jak zobaczyłam na Legimi, że jest w ten Denat, to stwierdziłam, że kurczę, nie mam nic do słuchania, to sobie posłucham tego, ale w sumie nie wiedziałam sama od samego początku słuchania tej książki, po co ja po tą książkę sięgnęłam, bo mówię, ta pierwsza część bardzo mnie zawiodła, a tutaj poznajemy naszych bohaterów z wydawnictwa, którzy chcą troszeczkę sobie pomóc właśnie w tym wydawnictwie, bo no troszeczkę ono podupada, że tak powiem, jakościowo i ludzie już nie są tak chętni, żeby gdzieś tam kupować te książki od nich, więc tworzą takie warsztaty pisarskie, właśnie gdzie będą pisać kryminały i z nimi się razem wybiera policjant, który będzie gdzieś tam im pomagał, powiedzmy. Coś w ten deseń mniej więcej i oczywiście tam w pewnym momencie coś się stanie, ale ja do tego momentu nie doszłam, bo... No jakoś tak, kurczę, nie pasuje mi po prostu ten styl pisania, nie pasuje mi takie podejście do komedii kryminalnej, kiedy, wiecie, pół książki przesłuchałam, a tam się nic nie wydarzyło, więc no jakoś tak, w ogóle ani mnie to nie bawi, ani mnie to jakoś nie zainteresowało, więc porzuciłam tą książkę, stwierdziłam, że czemu ja mam spędzić kolejną, nie wiem, godzinę, półtora na słuchaniu, kiedy mogę wybrać sobie książkę, która zainteresuje mnie trochę bardziej i jakoś tak bardziej się w nią wkręcę, więc porzuciłam tą książkę i ostatnią książką jest jedyna, którą mam fizycznie na swoich regałach i to jest książka Gorzko Gorzko. Ja już od dawna wam mówiłam, że ja tą książkę bardzo bym chciała przeczytać i zaczęłam. I jestem na stronie 155, więc coś przeczytałam, aczkolwiek raczej nie skończę tej książki w tym roku. Nie wiem, czy kiedykolwiek do niej wrócę. Wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne. Sięgnęłam po nią, bo cała akcja toczy się w okolicach miejsca mojego rodzinnego, skąd pochodzę.
A mamy tutaj historię kobiet z jednej rodziny i poznajemy właśnie historię ich po kolei. To, co mi się strasznie nie podoba w tej książce, to jest sposób jej napisania. Ja byłam przerażona już na początku, kiedy zanim jeszcze po nią sięgnęłam, jak ona jest napisana, bo tu mamy strasznie dużo tekstu, praktycznie w ogóle nie ma dialogów. Ciężko się to czyta, po prostu. Nie jest to nic fantastycznego, jakiegoś takiego, wiecie, że ten język mnie zachwyca. Jest on dla mnie ciężki i w momencie, kiedy poznajemy jakiegoś tam bohatera, ja wam przytoczę nazwę gościa, bo na pewno jest na którejś stronie, bo jego nazwa w sumie nawet pojawia się chyba na co drugiej stronie. Dobra, wydaje mi się, że nie o tym człowieku mówię, ale jest tutaj też coś takiego. I jest to wędrowny Bułgar Krum, zwany też wędrownym Turkiem Nasrallahem. I jakby za każdym razem, jak my poznajemy tą osobę i widzimy, to nie jest już wędrowny Bułgar, tylko cały czas jest cała ta nazwa. I wiecie, w pewnych momentach tej książki ta nazwa pojawia się w co drugim zdaniu nawet, no bo mówimy o tej osobie. I to jest sposób pisania, który mnie strasznie irytował, męczył i jakoś tak nie mogę przebrnąć przez niego. Dlatego doszłam do tej 155 strony, ale to była straszna męczarnia i wydaje mi się, że no, na pewno w tym roku już nie wrócę do tej książki, bo się do niej mocno zniechęciłam i nie wiem, czy w ogóle będę do niej wracać. Jedno, co mi się podobało w tej książce, to opis Sokołowska, czyli właśnie miejsca, w którym się znajduje cała ta akcja. I już wam go przytoczę, bo jest naprawdę fajny. Tylko znajdę się tutaj na tym. Miejsce, w którym postanowiłam zostać, jest tak małe, że łatwo można je przeoczyć. Wygląda jak wąska blizna, powoli zarastająca lasem. I jak zobaczycie sobie, jak wygląda Sokołowsko na mapie, to jest idealny opis tego właśnie miejsca. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje DNF-y z tego roku. Dajcie mi znać, czy były jakieś książki, które wy porzuciliście, czy były jakieś książki, które wy stwierdziliście, że nie będziecie się męczyć i dalej czytać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje książki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!